Ja robiłem, no widzicie? Piękne. Siemanko widzowie, elo, cześć! Na wstępie już powiem, zostawcie łapę w górę i suba. Sorry, że tak żulę, ale trzeba, wypada, bo widzę, że jak żulę, to piu, piu, leci. I obiecałem, że chyba jak 15 tysięcy będzie, to zapuszczam włosy, więc było 15 tysięcy lajków, więc zapuszczam włosy dla was. Oj, 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 tu pojawi się zdjęcie, jak kiedyś wyglądałem. W długich włosach. Plan jest taki, że spędzam cały dzień pracy Dominiki w jej pracy. Z Dominiką i z klientkami. Ona robi paznokcie, więc nie wiem. Nie wiem, tak sobie stwierdziłem, że taki plan na pomysł, plan na pomysł, pomysł na plan. Wiem wam, że jest mega w ogóle ponuro, pada śnieg, nie wiem o co chodzi, przed chwilą było słońce, jeździłem na rowerze, teraz znowu pada śnieg, zaraz pójdę na deskę. Nie wiem co się stało z tą pogodą ogólnie, ale nie wygląda to ciekawie. Dzień dobry. Miałem kręcić film, że siedzę z tobą cały dzień w pracy, a ty co teraz? No bo ja zapisałam się klientkę. No. I teraz pojedziemy do McDonalda. O, to mi się podoba. Znowu wysiądę, jak trzeba będzie płacić. No, na pewno. Siemanko, 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 tutaj Doncia z kanału Doncia. Kuba zostawił kamerę, pojechał odebrać basen, bo mój tato zamówił w ogóle w zimę basen. Będziemy się kąpać w zimę w basenie. Musiał pojechać szybciutko do moich rodziców. I odebrać właśnie ten basenik. Zaraz wraca, więc zaraz Kubina wróci do was. W tym momencie ja przyjmuję tego vloga, daily vloga. Nie wiem już jak to się nazywa to wszystko na jego kanale. W każdym bądź razie my niedawno wróciliśmy z Maczka na śniadanku szybkim, ponieważ ja oczywiście jak to ja zapisałam źle klientkę na inny dzień. No i tak się właśnie złożyło, że akurat mieliśmy trochę czasu, żeby zjeść sobie śniadanko. No i co? Ja nie będę tutaj wam przedłużać. Kuba oczywiście do mnie mówi, tylko nie nagrywaj nic, żeby ktoś tam, żebyście coś tam pisali. No ale... No to co piszemy, słuchajcie? Piszemy teraz w komentarzach. Kuba, kiedy Mustang? O, Kuba, kiedy Mustang? Pytanko. Kiedy Mustang? Albo Git Chat. Git Chat i Kuba, kiedy Mustang? Tak. Byliśmy już w Maczku, wróciliśmy? Wiedziałam to przed chwilą. Tak? No. To ja nie wiem co mówiłaś, ja nie pamiętam. Bo ciebie nie było. Nagrywałaś coś? Tak. Muszę to przejrzeć. Dawaj Ania, ja ci zrobię paznokcie. Nie, dziękuję. Dzisiaj jest klientki takie, koleżanki Dominiki w sumie. No. Więc git chat. Też łatwiej mi film zrobić dzięki temu, bo jakby przyszła jakaś babka, której nie znam, to mi się trochę krępował. O kuźwa, zepsułem krzesełko. Dawaj ploteczki jakieś, co się robi w salonach? Obgadujemy cię właśnie. Tak? To dawajcie, poobgadujemy Guwera razem. No ugaduj mnie, ja chcę posłuchać jak mnie ugadujesz. Nie, ja ci nie ugaduję, a no jak... teraz gadaliśmy o czym? Guwer to dziad jeden niedobry. Nie, że... Jak było? O ciąży Klaudii, odgadujemy teraz Klaudię Nowak. A, to takie... Klaudia Nowak, obgadujemy cię. Takie ploteczki? Kiedy ona rodzi? No ma termin na 25. O skarb tak współczuję ci. Jezus, ja bym nie mógł tutaj siedzieć w salonie i gadać. To jest cicha Ania ogólnie. Bo ona zawsze, jak ją poznałem kiedyś, a nie, to taka cicha zawsze była, cicha. A teraz? A teraz już jesteś głośna, Ania. A teraz Ania dobra bania. Ania dobra bania. Ania już ej, fajna, dobra fajny ryż. Ja już nie mam taką dobrej bani. Już nikt nie ma takiej dobrej bani. Ale i moją osiemnastkę, pamiętam, ale co? Zepsułeś. Co ja zrobiłem? Upiłeś wszystkich. Ja? Tak. To oni pili. Tak. Ja im tylko dawałem. Kuba sobie wymyślił zabawę, że będzie rzucał balonem i ten, kto nie zapie balona, pije kielicha. Tak, każdy tak perfidnie. I specjalnie brał i rzucał chamsko balonem, żeby nikt, ktoś drugi wszyscy nie złapał. No. Wszyscy zżygali mi do... Pamiętasz to Ania, czy nie? Bardzo. Bardzo, najbardziej no. Wspomnienia. To była chyba z naszego rocznika, osiemnastka moja była jedna z najgorszych. Ale dużo mam klientek, które tak mówią o swoich facetach. Jak? Dużo kobiet. No. Mój stary, o. Mój stary. O, mam taką jedną klientkę, gdzie dzwoni jej chłopak. Może to ogląda, może wie, ale nie będę mówiła po imieniu. Stary dzwoni, poczekaj. Mogę wyciągnąć lampy, bo stary dzwoni. Dobra, to napiszcie w komentarzu, jak oglądacie ten film klientki. Nie. Jak ona na mnie mówi tak naprawdę. A pamiętacie odcinek, gdzie miałem paznokcie? Tu się w karcie pojawi. Tu. Tak, miałem paznokcie robione przez Dominiki i musiałem cały dzień wytrzymać. Pamiętasz to, Donka? No nie wytrzymałeś cały no masakra. Ja nie, no wieczorem jest ściągnięcie. Ja go i tak przytrzymałam, słuchajcie, bo masakra. On chciał wcześniej. Masakra. Tym się nie da w ogóle, ja nie mogłem wsadzić ręki do kieszeni po telefon, bo przeszkadzały mi. Teraz Ania, puszczę ci piosenkę, która wyjdzie
I powiesz, czy jest do dupy, ale masz być szczera, nie? Dobra. Teraz ja wyłączam kamerę, żeby ludzie nie słyszeli, bo nie mogą jej słyszeć całej. I zaraz wracamy i Ania oceni. Dzisiaj klientki będą oceniać piosenkę. Czy będzie dobra, czy... Ale musisz być szczera, nie? Jak będzie do dupy, to powiedz, że jest do dupy po prostu, nie? Bo nie każdy takich słucha też, zależy jaki styl lubisz. Dobra, i jak Ania? Się podobało? Super, naprawdę. Git? No. Takie bujające, nie? To znaczy, to chodzi, żeby się też pobawić i tak... Jestem ciekawy, bo musimy zrobić gruby teledysk, czyli coś głupiego. Wiesz, jak Rosjanie robią teledyski? Rosja ma zazwyczaj takie dziwne teledyski, nie wiem. Jak było to takie... Pamiętasz to ten? To takie... Ano? Co chodzili? No to na przykład, nie wiem czy oni z Rosji, ale chyba z Rosji. To jedno słowo na pewno siądzie, zapamięta się, nie? I to będzie nazwa piosenki, nie mogę zdradzić tego słowa, ale wy też je znacie. Pasujące do ciebie. Tak, bardzo pasuje do mnie, więc próbując się dograć, dzisiaj będziemy mieć wersję taką finalną chyba już. Plus teledysk nagramy za jakiś kto czas. Kto robi tą muzę? Aston czy kto? Nie, nie, tu już UPG. UPG się bawimy, UPG... Pomaga nam bardzo dużo teraz z muzyczką, bo Aston ma dużo na głowie teraz nutek do robienia wszystkiego, więc sprawdzajcie kanał True Quality, bo tam się też będzie działo niedługo, nie? Bo nie wiem, co musimy odwalić na teledysku. Ja nie wiem, czy sobie nie włożę tego stroju Pikachu albo żyrafy. Nie. Ale ma być wesołe to. Do sklepów byliśmy w takich piżamkach, wiecie, z kapturem jednorożcu. Masakra. I będę cię potrzebował, Dominika, do teledysku, nie? Wiesz o tym? Będziesz musiała tyłkiem kręcić. Żartuję. Tak, już wbijecie, już byście wbijali od razu. Jak oglądaliście poprzedni odcinek, to wiecie o co chodzi. Zazdrosny Guwer. To jest dobre. Jutro, ale już zmontowany, jest taki super, tak mi się podoba ten film. Zobaczcie, jakie ładne zrobiłem Ani paznokcie. Pochwal się. No. Jezu, że się po nas zaczęli się mi paznokcie, leży, pomaluję się, zbieram się, mówię, nie, spóźnię się. A się nie spóźniłaś. Ale trochę za wcześnie, aż. Ja dzisiaj spędzam ogólnie cały dzień z Dominiką w salonie. Więc ja mam challenge. Musisz się nauczyć. No, ja już na pamięć znam, tylko że zrobić to już jest ciężej, nie? Dobra. Słuchaj, bo ja wszystkim klientkom dzisiaj puszczam piosenkę, która wyjdzie dopiero. I musisz przesłuchać i zaraz ocenić. Dobra, tak więc wracamy. Za chwilę. Dobra, klientka już przesłuchała. Jak? Git chat. Git chat! I wiadomo, więc jest git chat. No. Już nie ma seksmasterki. To zawsze będzie seksmasterka. Zaczynała od wibratorów, teraz przeszła na mikrofony. Kuba! Taka jest prawda. Pokazywała te wibratory, to wszystko tam. Zobaczcie jak się wybiła. Jeździ z złotymi furami. Kurde. A. Może ja też zacznę nagrywać o wibratorach. Ja bym nie. Słuchajcie, chciała. Widzowie. Już jutro nowy odcinek, recenzja. Dobra, co ja gadam? Nie róbmy tego. Patrzcie w ogóle jaki tu jest napis. You are beautiful. Od razu jak wchodzę tu, czytam to, to czuję się pięknie. Dzięki Dominika, że zrobiłaś tu taki napis. Nie ma sprawy. Cudowny. Jeszcze zrobiłem małe przemeblowanie Dominice, jest o wiele lepiej. Teraz sobie siedzę tu, na kanapie, a ta kanapa była tam. Jaki kolor? Oto jest pytanie właśnie. I każda nie wie, nie? Klientka. No, mają problem z tym. To ja wybiorę kolor. Dobra. Ja bym taki, o, jak tu bluzkę masz. Może będzie pasować. Dobrze mówię do Kaci, nie? Słuchaj, no... To będzie ten, czekaj, ja znajdę. Mówią, że faceci są daltonami. Pokazujemy. O nie, za ciemny. Nie jest. Ale jak się wykładzie, to nie jest taki ciemny. Ale nie, ja bym wybrał inny. Słuchajcie widzowie, ja dzisiaj kolory wybieram. Police remembrano. Night fuksja. No weź mi tu miejsce, zrób, chyba pracuje, nie widzisz? Czadowy właśnie. Neonowy to jest. Fajny. Influencer. Patrzcie, robicie sobie takie influencer paznokcie, jesteście influencerami. Karaoke Queen, to jest do śpiewania. Karaoke. Czekaj, bo to chyba fukcja to była anakonda, no. Dobra. Ja ci mówiłam kolor, a ten kolor nazywa się anakonda po prostu. Aha. Prowadziłam cię w błąd, Jakub. Dobrze. Przepraszam. Zwalniam się. Bo ja dzisiaj na praktykach jestem u Domki. Uczę się. Już wiem wszystko. Ploteczki, nie ploteczki. Powiem wam. Ja bym tak mógł robić paznokcie w sumie spoko. Tylko, że nie umiem. Ty sobie pogadasz z dziewczynami. Kurde, ja się Domka na szkolenie idę. Fajnie. Robisz, ile robisz klientek dzisiaj? 6 klientek. 6. Do 16, tak? 17.30. Do 17.30 kobiety nie mam w domu. To mi obiad zrobi. No. Co zrobisz? No, Maksia, odbierz. Ja się czuję jak matka czasem. No tak. To już nie ma takich czasów jak kiedyś, że kobieta siedziała w domu jak kura domowa i zajmowała się dziećmi. Nie, teraz tylko siedzisz w salonie jak kura domowa. Co? Nie jest, tak ci chciałem dowalić tylko. Kiedyś przyszłam
do ciebie i ty dzwonisz do Kuby, a on siedzi u kosmetyczki. No, byłem. Byłem, to było piękne. A to ty gdzieś byłaś? Mówiła mi później Dominika, że właśnie. Byłem sobie moją brzydką twarz zrobić. Dzwonimy na głośniku. Mi wyspało znowu. Ja tutaj zapierdzielam pilniczkiem, napierdzielam. Dzwonię do Kuby. Gdzie ty jesteś? No, jeszcze maseczkę mi tutaj robi. Coś tam. Nie jestem ciepły, lubię dziewczyny. Bo sobie pomyślą niektórzy. Co tam? Nic, idę zdezynfekować sztuł. Sztuł? Sztuł. Sztuł. Pobolewanymi nogami. Paznokiety zrobione. Dziewczyny zadowolone. To ja, co nie? Tak. Ja robiłem. No, widzicie? Piękne. No, nigdy takich nie miałam. Takie. To ja robiłem sam. Tak, ja sobie sam. Już kolejna klientka? Ale ty masz czasowo, zobacz, idealnie. No, siema, Kaja. Z buta wjechała tutaj. Znowu te drzwi próbuję zamykać. Ja dzisiaj praktykuję tutaj ogólnie, nie? A po ile pani nie było? Nie, to nie, że długo mnie nie było, tylko w ogóle w tym to mi się powietrze troszkę. A to ja. To ty. Już ty. Też może zrobić. Na tym białym. Też mogę ci zrobić. Za darmo. Jak za darmo to biorę? Możesz mi ewentualnie jeszcze dopłacić. Za odszkodowanie. Będzie dobrze, luz blues. Dokładnie. Proszę siadać. Dobra, no zaskocz mnie. Dawaj robię. No, tu są paznokcie i dalej nie wiem. Ale ja teraz będę robił, tak. Ja obsługuję klientkę, Dominiki nie ma, poszła, uciekła. Zawsze na początek psika ręce. Psika ręce? Tak, nie wiem czym. Ty? Chyba. Czy to jest do powierzchni? Jak to jest do powierzchni, to nie wiem. Dobrze, inspekcji powierzchni. Domka, czy mam psikać? Chyba ja naprawdę mam zaraz klientę kolejną. Dobra. Nie mogę, mam nie ma czasu na te twoje... Narzekać będzie tylko. Ja chciałem tu ci już zacząć, żebyś miała łatwiej w życiu. Co zasłaniasz? Jakub Guwer, ogarnij BMX. Ja. Dawno nie słyszałem tego. Tak. Patrzcie, i kolejna przyszła i kolejna ma problem z kolorem. No. Ty jesteś trzecia dzisiaj i trzecia, która nie wie jaki kolor. Baka o, widzisz, jest. Tym cikam. Skąd to wzięłaś? No z dołu. No, kurde. Pochowała przede mną, wiedziała, że coś będę robił. Jakub, wyłączysz tą kamerę, bo chcę muzykę włączyć. Nie. Nadrętwo jest. Nie. Jeszcze chwilę ponagrywam i jadę po Max. O, Kaja, puszczę ci piosenkę, którą nagrałem i ocenisz o, zaraz. O, dobra. Dobra. Bo dawaj. Każda klientka dzisiaj ocenia? Jesteś... Nie, nie każda, bo pierwszej nie zdążyłem przyjechać na pierwszą klientkę. Puszczam Kaję piosenkę i widzimy się zaraz, po przerywniku. Kajka? 10 na 10. Dyszka? Bardzo. No, tak więc czekajcie, bo będzie grubo. Będzie dobrze, no. A ja teraz lecę po Maxia, więc widzimy się już z Maxiem i lecimy do domu. Siema, wariat! Siemano! Jesteśmy już? Tak! Tak, u baby? Tak! No, a pokaż okej? Okej! No, ja myślę. Bam! Nie, bam jeszcze nie, na koniec, wiesz? Powiedz tatusiu! Tatusiu! Uuu, jak słodziutko! Tatusiu, osusz! Otwórz, tato, otwórz, tato, otwiera! Od razu, z bomby, tako, tako. Uciekaj. Uciekaj, ale tak powoli. Okej? Okay. Co to jest? Paka! Paka? Tak. A no bo dzisiaj basen przyszedł tu do dziadzia. Gdzie ty już się tam pchasz? No, rozkminił sobie. Otwieranie. Fajne masz to łuzio, no. O, znalazłeś! Główka! Dobry! Słuchajcie! Słuchajcie! No dobra, pokaż tu co masz. Pokaż ludziom, co masz za jojo. A jojo! No, o, widzowie, niedługo unboxingi kanał Maxia. A jojo! Taki kanał Maxia to gruby by był, powiem wam. Dzieci by dużo oglądało, bo to interesujące w sumie. Ciocia! Matko. Ciocia! Ciocia! Co to? Mój rysunek! Malowała? Patrz, no pa! Tu są baboki. Co jest? Baboki, Maksia baboki. Baboki tu są? No to! To jest Biedronka, ale mi ją zepsuł. Co to są baboki? A ty ponoć mało dzisiaj w przedszkolu jadłeś, pani mówiła. Chociaż Kubuśka takiego zjedz. Powiedz, tato, otwórz! Otwórz! Otwórz, tato! Dobra, dobra, otwieram. Paula jutro jedzie na egzaminy. Jakie to są egzaminy? Próbne,
Kuba. A próbne, ale takie, bo kiedyś były gimnazjalne, a teraz są... No teraz są ósmoklasisty. Ola, jutro egzaminy ósmoklasisty. Próbne. Tak? Czekaj, jeszcze, Am. Nie. Nie? Dawaj, dawaj, to wciskaj, wciskaj to do końca, tu. Am. Jo, jo. Momo, momo. Nie. Dobra, mordeczki, my sobie oglądamy Brum Brumy, chillujemy i kończymy ten odcinek. Zostawcie łapkę w górę, suba oraz oglądajcie kolejne poprzednie filmy. Do zobaczenia i mam nadzieję, że będzie was coraz więcej i będziemy rośli w siłę. I nie gaśniemy. Elo! Czemu masz biegu pretensje, po co mi wasz sentencje? Poznałem tą prawdę o mieście, mnie nie dopada już strach. W końcu osiągnę to wszystko, co chciałem nareszcie. Nocą mu stan do 200 na blat. Realizuję za chwilę mój plan, robię też trap. Zwiedziłem już całą Polskę, to niedługo zwiedzę ten świat. Czuję, że ciągle okrada mnie kraj. Płacę podatki, przez co tyle strat. To cały ja, nigdy nie liczę na fart. Im więcej tu robię, tym więcej mam wart.